Dobry wieczór, witam Państwa bardzo serdecznie w kolejnej odsłonie cyklu Jazz.pl. Witam słuchaczy radiowej Dwójki, witam widzów, którzy nas oglądają za pośrednictwem streamingu wideo na Facebooku i YouTubie Dwójki oraz witam Państwa, którzy znaleźli czas, by dzisiaj z nami spędzić tę godzinę w studiu S3 Polskiego Radia w Warszawie. Dajcie Państwo znać, że jesteście z nami. Dzisiaj cyklu Jazz.pl Studium Pamięci. Pamięć muzyczna to fantastyczne zagadnienie. Nie wiem, czy Państwo zdają sobie z tego sprawę, ale rozwój muzyczny człowieka jest największy w takim krótkim okresie do 7 do 8 roku życia. Tak, w tych kilku latach wszystko, co Państwo usłyszycie, zaśpiewacie, wyklaskacie albo co zapamiętacie, zostaje z Wami do końca życia. I to też rodzi wiele ciekawych pytań, na przykład jak wyglądało dzieciństwo Krystiana Zimmermana albo Igora Strawińskiego. Z pamięcią muzyczną wiąże też się jedna ciekawa, arcyciekawa kwestia, mianowicie pewna supermoc, którą posiadają nieliczni artyści, nieliczni muzycy. Słuch absolutny. Jak to jest, że oni tak dobrze słyszą? Czy rzeczywiście to jest kwestia jakiejś supermocy? Nie, proszę Państwa, to w jakim stopniu jest rodzaj pamięci? Bo my na przykład, zwykli śmiertelnicy, niestety tacy też jak ja, kiedy słyszymy dźwięk, na przykład akord taki, to słyszymy, że jest to akord durowy. Słyszymy współbrzmienie, słyszymy dwa interwały, a nawet trzy. Możemy też do tego dodać septę. Septymę, jak to w końcu jazz, nie? Możemy to ładnie rozwiązać. Mam nadzieję, że zaawansowana będzie bardziej harmonika w naszym koncercie za chwilę. Ale chodzi o to, że my słyszymy ten akord durowy. Nie wiemy, które to konkretnie dźwięki. Państwo, którzy mają słuch absolutny, mają niejako w pamięci wgrane konkretne wysokości dźwięków. Zatem to, co ja zagrałem, wiedzą, że to jest D, Fis, A. Bardzo subtelna różnica, ale jakże znacząca w rozwoju muzyki, w rozwoju też kariery muzyka. I proszę Państwa, niezależnie od tego, czy mamy super talent, czy jesteśmy takimi średniakami jak ja, tak czy owak, te wszystkie informacje muszą przejść z jednej pamięci w drugą pamięć. Z pamięci tymczasowej, nazwijmy to, RAM, oraz do pamięci długotrwałej, pamięci ROM, jak w komputerach. A ośrodkiem, który się tym zajmuje w naszym mózgu, jest coś takiego, co nazywa się hipokamp. I właśnie o tym dzisiaj będzie muzyczna opowieść. A tą muzyczną opowieść przygotował dla nas artysta wyjątkowy. Pierwsza gitara polskiej jazzowej Rzeczpospolitej. Marcel Proust, muzyczny, jazzowy, z Polski, badający zagadnienia pamięci. Marek Napiórkowski i jego zespół. Proszę przywitać ich gorącymi brawami. I dzisiaj usłyszymy materiał z płyty Hipokamp. Jego grania.
Dobry wieczór Państwu. Bardzo się cieszymy, że możemy w tym znakomitym cyklu wziąć udział i zagrać muzykę z naszej płyty Hipokamp. Czym jest Hipokamp? Już Andrzej Zieliński pięknie wyjaśnił, a ja przedstawię znakomitych muzyków, którzy przyjęli moje zaproszenie do udziału w tym projekcie. Na instrumentach perkusyjnych prosto z Australii. Philip South. Na perkusji, ile to już lat ze mną, co mnie bardzo cieszy, Paweł Dobrowolski. Jak zawsze w smokingu, wirtuoz instrumentów wszelakich, Jan Smoczyński. Współpraca lwiej części tego zespołu, czyli naszej trójki, rozpoczęła się od telefonu, który otrzymałem od Piotra Stelmacha wiele lat temu z okazji smutnej okoliczności śmierci Davida Bowiego. Wtedy też zostałem poproszony, by dwa utwory z repertuaru artysty przełożyć na swój język. Moi wspaniali koledzy przyjęli zaproszenie, zagraliśmy dwa utwory Bowiego. Dzisiaj jeszcze one zabrzmią oba. Ale teraz będzie pierwszy z nich, utwór, który niejako nadał pewien koncept stylistyczny tej muzyce, bo ten utwór opowiada o tym z grubsza, że o kosmosie, mózg, nie wiemy nic, co w tym mózgu tak naprawdę jest. Space Oddity po prostu. Thank you.
Thank you.
Dziękujemy bardzo. To była kompozycja Quadrato Magico. A teraz zagramy taki troszeczkę frywolny utwór, który z tematyką kosmiczną łączy się tylko przez taki kontekst science fiction, bym powiedział. Bo kompozycja ta nazywa się Profesor Kupelweiser. Nie wiem, może Państwo kojarzą, że tak właśnie nazywał się jeden z bohaterów filmu Juliusza Machulskiego Seksmisja, grany przez Janusza Michałowskiego, profesor, który tych dwóch gagatków zahibernował. Więc zatem teraz profesor. Thank you.
Thank you.
Marek Napielkowski, jego zespół w studiu S3 Polskiego Radia w cyklu jazz.pl. Jan Smoczyński, Paweł Dobrowolski, Filip Sauf i oczywiście na gitarze Marek Napielkowski. Wielkie brawa. Proszę Państwa, i teraz kieruję te słowa do słuchaczy Radiowej Dwójki. To jest moment, jeżeli chcieliby Państwo razem z nami jeszcze zostać i posłuchać koncertu Marka Napierkowskiego, by przełączyć się na streaming wideo na Facebook albo na kanał YouTube Dwójki. Ja jeszcze tylko wspomnę, co jest ekstremalnie ważne podczas naszego koncertu, że ten koncert realizuje akustycznie Leszek Kamiński, Michał Bereza oraz Jacek Gładkowski. Dziękujemy Panom serdecznie. Wielkie brawa. Oddajemy głos do studia Radiowej Dwójki, a na Facebooku koncert trwa. Do usłyszenia, Andrzej Zieliński. No dobrze, drodzy Państwo, zeszliśmy z anteny, już tak luźniej troszeczkę, ale przecież ja miałem powiedzieć, no właśnie, ten hipokamp nie pracuje. To, że Leszek Kamiński realizuje nasz koncert, to jedno, ale Leszek Kamiński zrealizował też płytę i nagrał, i zmiksował, i zrobił to wzorowo, i takie czasopismo amerykańskie Stereophile naprawdę dało mu tyle gwiazdek, że chodzi teraz dumny jak paw. Powiedz ile jeszcze. Wszystkie. Zagramy teraz na koniec, zagramy kompozycję zatytułowaną, no też mózgowo, Brainstorm. Thank you.
Wielkie brawa. Marek Napierkowski, który prawie spalił swoją gitarę. Dobrze, że nie można wnosić materiałów łatwopalnych do CDS-3. To był Dobrowolski na perkusji. Jan Słoczyński przy syntezatorach. I Filip Sał na perkusjonaliach, przeszkadzajkach. Jak to. Wielkie brawa. Marek Napierkowski, jego zespół Płyta Hipokamp. Bez wątpienia ta muzyka przejdzie do pamięci długotrwałej. Proszę Państwa, ale to nie jest tak, że wszystko jest już powiedziane, dlatego że na samym początku Marek Napiórkowski wspomniał, że ma dwa utwory Davida Bowie. Jeżeli trochę się postaramy, myślę, że ten drugi też możemy usłyszeć. Dobrze zapamiętałem, czy są dwa utwory Davida Bowiego, czy mi się zdawało? Są dwa. Marek Napiórkowski. No dobrze, to w takim razie drugi utwór Bowiego, przerobiony przez nas, mam nadzieję, że Państwo poznają, Absolute Beginners. We'll be right back.
Wielkie brawa. Absolute Beginners, David Bowie i Marek Napierkowski z zespołem. Paweł Dobrowolski, Jan Smoczyński, Filip Saw. Wielkie brawa. Marek Krapierkowskiego zespół w cyklu jazz.pl. Dziękuję Państwu za przybycie i polecamy też na przyszłość. To naprawdę wyjątkowe studio. Marek tuż przed koncertem powiedział mi, że właśnie w tym studiu poznał Czesława Miłosza w 2000... Miłosza. Czesława Niemena. W 2000 roku, kiedy grał koncert w Teatrze Polskim z Ewą Bem. Właśnie tutaj w tym studiu próbowali i teraz to studio jest naszą bazą dla cyklu jazz.pl. Za tydzień Marcin Pater, genialny wibrafonista. Proszę koniecznie przyjść, proszę koniecznie słuchać dwójki. Będziemy rozdawać bilety. Do usłyszenia, do zobaczenia. Andrzej Zieliński, polecam stronę dwójki, polecam Facebooka dwójki. Dziękuję bardzo.